W Bibliotece Norwida kreska cieszy oko już od 16 lat. W tym roku organizatorzy po raz 17 zapraszają rysowników z całego świata do konkursu na rysunek satyryczny. Konkurs trzyma poziom, a prace rokrocznie napływają z kilkudziesięciu krajów. To jest od prawie 50 do 35, tak to się waha każdego roku. Poprzednimi laty satyrycy brali już pod lupę winobranie, muzeum czy książkę. Śmiali się z celebrytów, z mediów społecznościowych, samolot, lotnisko, latanie też temat był niedawno, z biblioteki. W tym roku na widelcu temat w delegacji, czyli podróże służbowe, z którymi wiąże się wiele stereotypów. Liczymy tutaj na duży potencjał twórczy. Jest to temat też, co jest ważne, otwarty, bardzo pojemny, jeżeli chodzi o uniwersalność. Prace można nadsyłać do końca maja. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej we wrześniu.